Hej, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z gry Death Stranding na moim kanale i w dzisiejszym odcineczku, słuchajcie, udamy się do Spalarii. Tak jak mówiłem, dostałem wiadomość e-mail, która była z wykrzyknikiem i dokładnie... W sumie tu mamy jeszcze jakieś śmieciarz, coś by chciał. Nie tęskni, że ja tęskniłem, ale... Okej. Okay. Odzyskano zlecenie odzyskania zasobów przez superkomórkę i trafiły na dno wodospadu na północny zachód od węzła południowego. Musisz go znaleźć i dostarczyć go do miasta. Oficjalne zlecenie znajdziesz w terminalu mamy. Okej. Okay. Wędrowny prezente. Misje, które mamy, to są te misje w sumie z wykrzyknikami. Tutaj czekajcie. Wyderka cię otuli. Musisz znaleźć kostkę, zlecenie testowe. Dobra, w każdym bądź razie był taki e-mail. I tylko zastanawiam się, bo jak mamy e-mail. On tam mówił, że musimy to iść sprawdzić. Może my tutaj mamy zlecenie. Na przykład stąd. Dostawa materiałów. No nie, ja się udam w każdym razie do tej spalarni. Zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Mam kilka karabinów. Trzy karabiny sobie wziąłem i mam kilka granatów. Trochę krwi, więc jestem gotów na wojnę. Jeszcze tylko trzeba będzie sobie trasę zaplanować. Oczywiście dzięki Fragile się tutaj dostałem o wiele szybciej. A mój... Dobra, trasa. Lecimy. Miejmy nadzieję, że tam nie zginę. Raczej motorem się nie dostanę docelowo, typowo na miejsce. Chociaż może? Ja nie pamiętam, jak my pierwszy raz szliśmy tutaj do tego. Nie mieliśmy motoru w sumie. Nieśliśmy zwłoki pani prezydent. To była nasza jedyna wizyta tam w okolicy. Chyba z drugiej strony byłoby mi wygodniej jechać. Z tego co widzę. A tu już mamy pierwsze opady jakieś. Ścieżka jakaś już jest. Dziwne światło, no zobaczymy. Czy jest możliwe, żeby się tam dostać jakoś motorem? Chyba nie ma. No nic. Dawnośmy się nie wspinali normalnie. W sumie zazwyczaj linę używają do tego, żeby schodzić. Niż wchodzić. Idziemy tą samą drogą, najlepiej w sumie. Chociaż ja tutaj chyba pistolecik przeciwko wynurzonym to sobie naszykuję. Kilka sztuk granatów też mam. Bez liny też byśmy dali radę raczej.
się tutaj ładnie rozpadało. No proszę. Tam mógłbym iść też. No chyba muszę zmienić buty Samowi. Tak mi się wydaje, że tak jakby w tych butach już miał trochę problem. No i co my tutaj mamy do zrobienia? Ja myślałem, że to jak sobie strzelimy tak raz, to go załatwimy, a tu się okazuje, że nie. Tak się zastanawiam, jakby tam teraz granata wrzucić. A to? Biogranat dwójeczka, biogranat zero. To już mamy koniec. Kurde! Jedynka nie działa. Dwójka. Hematogranat, on będzie działał. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby tutaj przyjść. Dobra, załatwiliśmy ich. Ładny bombardier tam jest. Ja nie wiem, czy za mało tych... Jeszcze nie trafiłem. Biogranat dwójka. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj.
terminal. No ale co z tym dziwnym światłem? Czyżby nic tutaj nie było? No na to wygląda. No i dobra. Chyba mnie nie wypuszczą. Czajcie to. Wow. Eudek się niecierpliwi. No, wiedziałem, że mnie wypieprzą, nie? I z kim będę walczył? O, ja z wielorybkiem. No. No i załatwiony. No i burzę też szlak trafił. Może trzeba było tak od razu? Czasami jak chce się pozyskać dużo tych kryształów, to jest całkiem dobre rozwiązanie. Załatwić wielorybka i po robocie, nie? Tylko obawiałem się, że to będzie ten drugi gościu. Dobra, no tutaj w terminalu raczej nic nie ma. Jest terminal od spalarni, więc... Musiałbym zobaczyć, spróbować znaleźć tą wiadomość. Przynieś mi piwo. Farma temporalna.
Może to było w normalnych? Śmieciarz. Wyrzucenie śmieci do jeziora kraterowego. No może by śmieci i gościu wynieśli te śmieci niedługo. Zasoby porwane przez superkomórkę. Tutaj chyba nic nie ma. Także no cóż, no trzeba wracać. Ekwipunek sobie ogarniemy w stołecznym. Kurczę, myślałem, że coś tutaj będzie, ale przynajmniej tak jak mówię, pozbyliśmy się tutaj burzy. I to jest jedna z metod... dzięki którym właśnie możemy się pozbyć tej temporalu, nie? My po prostu czekamy, aż przyjdzie, bierzemy sobie giwerkę, bierzemy sobie... pozwalamy się porwać, co prawda. Żeby nas wynurzeni porwali. No i walczymy, tylko... O ile wielorybek jest nieszkodliwy, o tyle ten drugi, który nas ostatnio zabił, znaczy mnie... a przy okazji sama w moich rękach... To nie było już takie łatwe, nie? Dobra. Jak to tutaj wygląda? Tam gdzieś będziemy mieli na dole motorek. I schodzimy. Tak jak mówię, no tutaj akurat jest fart taki, że jak wielorybka sprzątniemy... A jest moja trajka, kurde, bo już się bałem. Że wszystko z buta. Wow! Już się bałem, że wszystko z buta. Ale mówię serio, że miałem taką misję. Jeżeli coś gdzieś przeoczyłem, to weźcie mi piszcie od razu, bo... A to już nie będę zbierał tych ładunków, bo w stołecznym chyba i tak mam na full. W sumie stołeczny to mnie powinien lubić, nie? Nie ma się co oszukiwać. Nie dość, że moja krew zabija właśnie wynurzonych. Okazuje się, że jedynka i dwójka biogranaty to tak średnio na nich działają. Tu mamy właśnie dwie rzeczy do wyboru w momencie, gdy nas wynurzeni złapią. Albo lecimy do krawędzi, tak żeby uciec z tego pola, gdzie oni tam operują właśnie. Albo podjąć walkę. Na początku gry oczywiście walki podjąć nie mogliśmy, bo nie mieliśmy do dyspozycji naszych biogranatów, hematogranatów i tak dalej. Więc to była lipa. No ale teraz już mamy takie coś do dyspozycji, nie? Tutaj jeszcze miałem jedną misję. Miałem jeszcze misję na to, żeby właśnie użyć biogranatu przeciwko wynurzonym i zobaczyć, czy kryształy chiralne z tego powstają i oddać to do centrum dystrybucji. Tą misję też wykonałem. I to była, o dziwo, to była misja... O kurde. Wydaje mi się, że w pozostałych tych budynkach tak trochę lepiej się to hamuje. Dobra, tu mam jakiś ładuneczek do oddania.
bierz materiały, przetwórz. I za to odpocznij w kwaterze. Odpoczywamy w kwaterze, no i lecimy z powrotem do węzła jeziornego, moi drodzy. Jeszcze w sumie faktycznie można by było wziąć prysznic, zanim przyjdzie do nas fradża i tak trochę nieładnie. Dobra, skok z fradża. Jeziorny. No siemka. Odnoszę dziwne wrażenie naprawdę, że sprawia jej ból to skakanie. Tak samo jak sam, gdy podpina Cupida. Też mu lecą łzy, nie? Mniejszą sam ma kondycję, ten ładunek przekłada na to z utrzymaniem równowagi. Nie jesteśmy z powrotem, jeszcze tutaj tylko trzeba będzie się trochę ogarnąć. Do następnej misji się przygotujemy w sumie. Zazwyczaj jak wychodzę i podpinam Eudeka, to... O właśnie, wspomnienia Eudeka. No dobrze, kolegę już znamy, mieliśmy z nim nawet bliskie spotkanie. Prywatna szafeczka, buty mów, nam niepotrzebne. Wyrzutnia bolasu sobie weźmiemy. Wyrzutnie spoiwa. Nie, w sumie te biogranaty to są niepotrzebne. Hematogranaty jak już. Bombę ogłuszającą sobie weźmiemy. Właśnie, hematogranaty. One są o wiele skuteczniejsze, jak się mieliśmy okazję przekonać, nie? Spray naprawczy. Worek z krwią też weźmiemy. Materiały, metale tutaj mamy. No i dobra, ładnie rozmieszczone.
Także, moi drodzy, resztę oczywiście będziemy sobie kontynuowali w następnym odcinku. Jeżeli wam się podobała, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał. Kurczę, no, dałbym sobie normalnie głowę, to może nie, ale rękę czy tam też może nie, szkoda ręki, dobra. Ale naprawdę miałem gdzieś tutaj właśnie taką wiadomość. Jest dziwne światło w spalarni. Zobaczyłem to świecące coś. Jakieś światło czy coś. Kręciło mnie, żeby mu się przyjrzeć, ale nie chciałem ryzykować. Musiałem stamtąd pieprzać, tylko teraz nie mogę przestać o tym myśleć. Jeśli będziesz mieć okazję, to powinieneś to sprawdzić. No i byliśmy. Zawsze jak szaleniec, ale musisz mi uwierzyć sam. Słuchaj, byłem w spalarni, niedaleko stacji znaleźli ciało, które trzeba było spalić. Nie mamy dostępnego na żądanie zespołu do pozbywania się ciał, więc mnie przypadło to zadanie. Co ma sens, bo ostatnio częściej niż inni bywałem na zewnątrz. Nie, żebym mógł odmówić. Ktoś i tak musiał to zrobić, ale to nie znaczy, że nie srałem po gaciach ze strachu. Nie mam DOMS ani nic takiego, ale nie trzeba mieć wyjątkowych zdolności, żeby się zorientować, że wytropili cię wynurzeni. Wiedziałem, że nie byli daleko. Chciałem tylko wykonać swoją robotę i wrócić do domu. Ale nagle, nie wiadomo skąd, wyskoczył do mnie jeden z tych skurwieli. I o mało nie dostałem zawału. Jakoś udało mi się dotrzeć do spalarni, nie dając się złapać. Ale to wtedy zrobiło się naprawdę dziwnie. No dobrze, no to my to sobie ogarnęliśmy, nie? Ale... No bo tutaj na tej mapie spalarni nie ma. Byliśmy w spalarni, więc... Teraz tutaj do węzła górskiego. Tutaj tędy trzeba będzie sobie stąd, tak, 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 tak i tutaj. No ale to już w następnym odcinku, moi drodzy. Jeżeli się podobała, łapka w górę, subskrypcja. Do następnego, hej!